Siemano, pokażę metodę dla Xboxa tego Frozen Moony. Potrzebujemy gwiazdkę pościgu na fabule. Dwóch znajomych, jeden na sesji jednoosobowej w lobby skoku spadochronowego, drugi na sesji dla zaproszonych w lobby tytanicznej roboty. Ten na tytanicznej robocie najlepiej, jak sobie dobieranie graczy zrobi na otwarte. No i tutaj standardowo zdobywamy jedną gwiazdkę pościgu, nieważne czy to kodem tam RBRB, B, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, czy tam walimy tu tych kurwa lamusów, aż dostaniemy tą gwiazdkę. Jak widzimy, trzymamy wciśnięty teraz guzik pauzy. Jak widzimy, że nasza postać podnosi łapy do góry, puszczamy pauzę, przechodzimy na online. No i tutaj najlepiej jest na Xboxie wybrać, zostawić sobie na albo zagra w GTA online, przejść do trybu offline, tam wrócić do gry, tu poklikać z tyłu, żeby było widać, no albo zostawimy na wybierz postać, albo zagraj w GTA Online. Ja zostawiam na wybierz postać, przechodzę do ustawień sieci, przechodzę na tryb online, BBB i spamuję A. No tu kurwa, no jak widać, to szybko zamknąłem, od razu klikałem A, jednak wczytało mnie do wyboru postaci. Tam wyskoczył jakiś błąd, klik, poanulowałem go, jestem z powrotem na fabule. Tam nie wiem, wyskoczył, a że połączono z serwerami, coś to chcę kontynuować, no chuj z tym. To samo. Nie trzeba muzyki wyłączać, ja to tylko dla bezpieczeństwa, żeby znowu mi nie wyskoczyło kurwa jakieś pierdolone roszczenie za te jej muzyczki. No i tu robimy jeszcze raz. No ten krok jest kurwa trudny, łatwy. No jak już ktoś zrobi to raz, drugi, trzeci, to go opanuje. No ja tam pierwszy raz na playu miałem problemy, ale to też i na pizdzie człowiek, to też inaczej. No dobra, ale tu do konkretów. Wracamy do gry. Jeden na gwiazdka pościgu. Jak podniesie łapy do góry, klikam tę pauzę. Online. Wybierz postać. Ustawienia sieci, przejdę do trybu offline. Też tu sobie kliknę góra-dół. Zostawiam na wybierz postać. Znowu ustawienia sieci, przejdę do trybu online. Zamykam to szybko w pizdu i od razu spamuję A. Usługi sieciowe Rockstar są chwilowo niedostępne. To jest najlepszy komunikat i bardzo dobrze, jak nam nie znika. Teraz tak, dołączamy do znajomego, który jest na sesji jednoosobowej na skoku spadochronowym. Klikam dołącz do gry. To jest wiadomo Xbox. Trzeba tu nie 7, a nawet kurwa z 10 i 12 sekund poczekać. Odczekamy to i potwierdzamy ten komunikat. Tu zaraz wyskoczy drugi. To najlepiej to spamować. Spamujemy po prostu, a potwierdzamy te komunikaty, wyskoczy nam, że sesja jest pełna, też go potwierdzamy. Na dole po prawo, jak mamy dołączanie do GTA Online, wtedy dołączamy do znajomego, który jest na sesji dla zaproszonych w lobby tytanicznej robocie. Tu nam wyskoczy komunikat, czy na pewno chcemy dołączyć do sesji, go na razie tu z nim nie klikamy nic. Ani nie potwierdzamy, ani anulujemy, on musi nam sam zniknąć. Komunikat zniknął, no i teraz my tutaj na Xboxie. Tu mamy dołączanie do GTA Online, będzie nas na pewno wczytywało na jakąś sesję publiczną. Tam są przeważnie kurwa błędy, dlatego my tu na Xboxie musimy zrobić raz, dwa razy wystarczy, nawet trzy czasami, no zależy. Wejdź jeszcze raz w ustawienia sieci, przetestuj translator NAT.
i robimy go do końca. Najlepiej jest to zrobić, gdy widzimy, że zmienia nam się już pogoda. Chmury zaczynają się ruszać, jakieś tam dźwięki w tle słychać, że już ktoś napierdala RPG-ami czy coś. Wtedy trzeba koniecznie zrobić tego nata. Teraz jak już nas wczytuje do sesji, będziemy widzieć, że już tam lądujemy gdzieś na ziemi. No wczytuje nas po prostu na sesję, spamujemy, ażeby od razu potwierdzić ten komunikat, który nam chwilę wcześniej zniknął. Ja już tu spamuję A. I dołączam do tego znajomego w tej tytanicznej robocie. No ja tu kurde i tak muszę później uciąć filmik i tak, bo nie miałem niebieskich kółek zapisu zmiany pojazdów, to kurwa. Tak, muszę wyjeżdżać i wyjeżdżać każdym z osobna, żeby mi się zapisały. No ale dobra, jesteśmy w lobby tej tytanicznej robocie. U znajomego teraz mówimy mu, żeby o nią opuścił, odpalił od nowa nową tytaniczną robotę. Jak będzie w lobby, znowu tam sobie wszystko zatwierdza, te dobieranie graczy. Dobieranie graczy zostawia na otwarte, ale i tak klika sobie B i przygotowuje na jedno kliknięcie, że tak jakby chciał opuścić tą tytaniczną robotę. Ja tu czekam, aż znajomy tam odpali tą nową tytaniczną, ale nadal nie zmienia sesji ani nic. Nadal na tej samej sesji odpala drugą tytaniczną robotę. Jak jest w lobby, mówi nam o tym, my do niego. No ja akurat tu robię tak, najpierw klikam sobie dołącz do gry, zamykam to, uruchamiam sesję, a znajomy tam już czeka na opuszczeniu i rozpoczynam tą tytaniczną. Teraz mam uruchomienie sesji, ja dołączam do niego jeszcze raz, klikam dołącz do gry. Wyskoczy mi komunikat, czy chce dołączyć do sesji. Mówię znajomemu, żeby jak najszybciej opuścił tamto lobby tytanicznej. Jak znajomy mi powie, że opuścił, ja potwierdzam ten komunikat. Tu akurat mi wyskoczył, dołączono do jakiejś grupy, ale tam powinno być, ten też potwierdzamy, powinno być, że czy chcesz dołączyć do nowej sesji. No ale chuj. No potwierdzamy te wszystkie komunikaty. No i tutaj znowu będzie długie ładowanie. Warto sobie z 2-3 razy właśnie przetestować ten translator NAT. Mimo że ja go testowałem, to i tak trafiłem na sesję do znajomego, na tą samą sesję dla zaproszonych. Udało znaleźć się kompatybilnej sesji. To jest najgorszy błąd. Wtedy jeszcze raz dołączamy do znajomego, który już jest normalnie, już nie w lobby. Ten, który nam pomagał, był w tytanicznej, co ją opuścił, do niego dołączamy normalnie na sesję publiczną. To może wyjść nam za drugim, trzecim, czwartym razem. Gdy mamy ten komunikat, go nie potwierdzamy, tylko po prostu dołączamy do znajomego, który jest w tej sesji dla zaproszonych. Wyjdzie raz, drugi, trzeci, no kurwa, może wyjść to nawet i za 8 czy 10, ale... Nie
potwierdzałem komunikatu, teraz samo mi wyskoczyło pozyskiwanie danych o sesji. Teraz jak już mi wyskoczy komunikat, czy na pewno chcesz dołączyć do sesji, to wtedy już tego to już mogę potwierdzić. Także mówię, no dla Xboxa tu jest kurwa trochę to bardziej skomplikowane jak na PlayStation. No ale o to już potwierdzamy. Dołączy nas wtedy normalnie do znajomego na sesję dla zaproszonych. Wtedy już musimy tylko odszukać gdzieś tą pejotę. Jeżeli ktoś je jadł na fabule, no musi wiedzieć, gdzie je nie jadł, a nie, że je szuka gdzieś tam kurwa po całej mapie. Jak znajdziemy pejotę, no ja to zrobiłem tak, że jeszcze raz klikałem, stanąłem przed pejotą, kliknąłem start, znajomi, dołącz do znajomego, wybierałem znajomego, który jest nadal na tej sesji jednoosobowej w lobby tytanicznej roboty. Kliknąłem dołącz do gry, wyskoczył mi ten pierwszy komunikat, czy na pewno pozyskiwanie danych o sesji. Jak wyskoczył ten pierwszy, o tu warto jeszcze raz tego NATA sobie przetestować, jak nas wczytuje na sesję, ale to tam już chyba nie jest konieczne, bo to już będzie sesja dla zaproszonych, a nie dla taka publiczna, co są błędy. No ale dobra, no chuj, no dojadę do tej pejoty, powiem co tam klikałem. Tu jak widać już zgliczowane menu interakcji. Lecimy do pejotki. No i mówię, no przy pejotce klikałem start, znajomi, dołączałem do znajomego, który jest w lobby tytanicznej. Nie tytaniczny, tylko ten na sesji jednoosobowej w lobby skoku spadochronowego. Wyskoczyło mi zapytanie, czy na pewno chcę dołączyć do sesji. Wtedy spamowałem D-pad w prawo i potwierdzałem ten komunikat. Wyskoczył mi drugi tam komunikat, że sesja jest pełna. Go też potwierdzam, wracam tu z powrotem. Już jestem zgliczowany i mogę dokonywać zakupów. Jednak ja tu miałem właśnie kurwa problem. Mianowicie chodzi o to, że znikły mi niebieskie kółka. Nakupywałem tych Deluxo. Pojechałem w Bice RP. Jednak no nie miałem niebieskich kółek, żeby zamieniać pojazdy miejscami. To jest to, o czym mówiłem. Stoję przy pejotce. Warto się do niej nawet jeszcze zbliżyć, by mieć pewność, że ten D-pad w prawo nam załapie. I start, znajomi, dołączam do tego, który siedzi w tych skokach spadochronowych. Klikam dołącz do gry. Pozyskiwanie, wyskoczy mi ten i spamuję w prawo i potwierdzam. Ten też potwierdzam, wracam na sesję i mogę robić zakupy. Ja tu chciałem się udać w miejsce, tam pokazać, gdzie są te karty. Aha, teraz mamy ten dziwny ekran. Klikamy start online, akcję rozegraj, tytaniczna robota. Jak jesteśmy w lobby, po prostu opuszczamy. No i jak ktoś chce robić tylko RP, udaje się tam, gdzie są najlepiej karty. Na figurkach tyle się RP nie wbija. A jeżeli ktoś chce kupować auta na handel, to kupuje auta. Ja tu chciałem się udać do sklepu i dobrze, że tam kurwa nie dojechałem. Nakupywałem pojazdów, a się okazało, że nie mam niebieskiego kółka i tak muszę teraz wyjeżdżać każdym z osobna, jechać do mechanika, zmienić chociaż kolor tablic, żeby nam się zapisało. I teraz czarna magia z zapisaniem tego wszystkiego. Jak i opcji, tak i paya nie zamieniał ich miejscami, opcji zamieniał, tam nawet dystrybutor z CPN-em wypierdolił. A czytałem w komentarzach, że to nie działa. Tu jest kurwa dziwna sprawa, jak to zapisać. Ja to tylko zdobyłem gwiazdkę pościgu. Uciekam tej psiarni, zmieniam strój, czekam na żółte kółko zapisu. Jeżeli go nie mam, no to znowu kurwa się tam nawet postrzelałem, jak na playu bynajmniej z kimś tam na sesji. Aż w końcu wymusiłem zapis gry. Jak miałem żółte kółko, opuszczałem GTA Online, byłem na fabule, zamykałem grę, wracałem.
do gry miałem jak i RP, tak i auta. No wczoraj pomagałem takiej dziewczynce, dziewuszce i to nie pykło. No każdy ma inną metodę, a wielu tych zagranicznych youtuberków kurwa pokazuje, ale też nikt nie pokaże, że wracał do sesji i miał te auta, czyli też im możliwe, że się nie zapisały. Tu trzeba mieć po prostu szczęścia.